Ukończyłam Krakowskie Szkoły Artystyczne na Wydziale Aktorstwa. Aktualnie zamierzam dalej kontynuować naukę oczywiście, ale aktualnie pobieram prywatne lekcje emisji impostacji głosu, ruchu scenicznego, w tym pantomimę. Ja już mam niewielkie doświadczenie przed kamerą. Uważam, że to jest właśnie to, co chciałabym robić w życiu, także będę do tego dążyć. Docelowo chciałabym występować na scenie teatralnej, ale wiem, że do tego potrzeba bardzo dużego doświadczenia i obycia, w związku z tym na razie się na to nie porywam. Nie mam jeszcze wyznaczonej konkretnej daty, ale singiel jest już gotowy, także gdzieś za tydzień będzie jego premiera. W przyszłym tygodniu nagrywam też zdjęcia do mojego pierwszego klipu i nie mogę się doczekać, prawdę mówiąc. Będzie to muzyka klubowa, będzie to house. A co do klipu, aktualnie pracujemy nad scenariuszem, bo zmieniła się nam koncepcja. Nie utrzymują moje rodzice cały czas, w związku z tym pracuję dopiero nad tym, żeby zarabiać w przyszłości, uczę się. Ludziom się wydaje, że torebka Louis Vuittona kosztuje 10 tysięcy złotych. Nie kosztuje, kosztuje 500 euro, więc to nie jest jakiś wielki wydatek, prawdę powiedziawszy.